Tak się składa, moi drodzy, że ja już BMW iSetę kupiłem sobie wcześniej. To był jeden z pierwszych samochodów, które sobie w ogóle kupiłem. I mam na nim malowanie Kinder. Także fajnie. Ale możemy zobaczyć, jakie są inne malowania, bo ludzie robią naprawdę bardzo fajne rzeczy z tymi samochodami. Zobaczmy. Podejrzewam, że na iSetę są naprawdę śmieszne malowania. Chyba wszystkie są śmieszne, albo większość. Dobra, mamy Pikachu. Ktoś chce malowanie Pikachu? Proszę bardzo. Mamy malowanie nowojorskiej policji. Proszę bardzo. Mamy drugie malowanie Kinder. Mamy taksówkę. Mamy, nie wiem co to jest, ale to jest chyba jakieś malowanie zwierzęcia. Tylko nie ma jeszcze Angry Birds. To będzie dobre, ale jest coś z Pokemonów. Dobra, biorę to, to jest spoko. Lecimy z tematem, dokładnie, lecimy z tematem. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Bierzemy BMW i setę i robimy na drag. Mamy bardzo śmieszne malowanie. No tym sam. W ogóle najpierw to sobie zobaczmy ten samochód. Co to jest? To jest BMW i setę. Najbrzydsze i najmniejsze BMW, jakie widział świat. Tu mamy maskę. Jest tutaj silnik. Serce tego czegoś. Ale w odróżnieniu od Pila P50, tu już mamy rzeczywiście cztery koła. Także to jest wbrew pozorom ogromny plus. Dobra, wbijamy do środka. I pewnie się zastanawiacie, ale Lucek, jak tym się jeździ? No właśnie tak. Odpaliłem, ale mam nadzieję, że nie wyjadę. Żeby tu można było V8 włożyć. Widzicie, jak chcemy wysiąść z samochodu, to nam się odchyla kierownica, nie? Obejrzyjcie sobie po tym streamie materiał o iSecie, BMW iSecie i zobaczycie, że rzeczywiście tak ten samochód wygląda. Oj, ja pierdziele. Kto wymyślił ten samochód? No nieważne, musimy go zrobić i pierwsze co zrobimy, to zrobimy co się da. O kuźwa, mamy dwie opcje, nawet możemy dwa swapy zrobić, także to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że tutaj włożymy 1.6, nie wiem gdzie ta 1.6 się nam wciśnie. Rzędowa czwórka, w którym miejscu? Na dachu? Gdzie? Weźmy sobie tą rzędową i oczywiście napęd na wszystkie kapcie. Ja pierdzielę, mieć ten napęd tylko na tył. Jak będziemy robić driftowóz, to i setę zrobimy z napędem. Możemy tutaj jakieś ten. O, usuwamy wszystko. Usuwamy wszystko, żeby tu jak najmniejsza waga była. Możemy sobie taki mały cip na dachu zrobić. Rozwiercić do 1.8 jeszcze można, mówicie. Nie no, już nie rozwiercimy. Tu się aż takich hardkorowych rzeczy nie da robić. Ale, wow, co to za opony? Vintage tires. A to ciekawe. Możemy mieć takie... Dobrze, nie? Co? Zobaczcie, jeszcze nic nie zrobiliśmy z tym samochodem oprócz swapa, a już mamy klasę S1 po włożeniu opon... opon dragowych. Co wy na to? Na przyczepę będzie ten silnik. Tutaj jest, to będzie koksu. Pil P50 kontra iSeta, ja wam powiem. I teraz jak zwiększymy sobie cal, to zwiększa nam się chyba też waga. Nie, więc cal musi być jak najmniejszy. Zrobimy koksa, widzicie? Zwiększam cal felgi i zwiększa nam się waga, więc zostawiamy. No ale chcemy mieć ten samochód raczej w klasie S1, żeby móc się z pilem, wiecie. Żeby móc z pilem walczyć, nie? Standardowo waży 417 kg, ale ponieważ jakimś cudem włożyliśmy tu rzędową czwórkę 1.6, no to mamy trochę większą wagę, nie? Zobaczcie, z klasy D do klasy S1 lekko. To jest szok. Ej, ja naprawdę chciałem wam powiedzieć, że miałem dzisiaj zrobić sobie spokojny stream. Miałem wziąć sobie jakiś samochód z klasy B, pojeździć sobie tak na spokojnie.
dwie godziny później. Dawaj Isettę do draga. Kurde, oczywiście, że tak. Dobra, najpierw dźwięk. Obniżone jest do maksa, nie? Słyszycie to? Jest odpalony. Pierdzi tak. Uwaga! Dobry jest. Spokojnie, spokojnie. Najpierw z kokpitu. Posłuchajcie tego! O kuźwa, cośmy zrobili. Cośmy najlepszego zrobili, ludzie kochani. Ziemniaki się gotują. Dobra, powoli. Jest pil P50, świetnie. Będziemy zaraz się ścigać. Gotowi jesteście? Uwaga! What the fuck? Co się tu odpierdziela? Jop! Co? To jest dodatkowo czajnik! Posłuchajcie, jak brzmi! O kuźde! Już nie, brakuje mi słów dosłownie. Ja się zastanawiam, co ja robię. Nie da się skręcać, bo to są opony dragowe, ale spokojnie, jakbyśmy mieli wyścigowe, to by było dużo lepiej. Kurde, weź do takiego czegoś wsiąść, do takiej puszki. Tam koło 600, ile to mamy? 600 koni? 400... Ileś tam KW mieliśmy, nie? 400, prawie 500 KW. Pieprzone jajko. Ze środka lepiej brzmi, nie? Mamy tutaj ponad 560 koni mechanicznych. Gdzie? Powiedzcie mi gdzie. Szóstkę to od razu praktycznie wbija. Ja nie wiem, panie Mustangu, co pan tu robi, ale z pilem i setą to pan nie wygrasz. Dobra, uwaga. Mi się już biegi skończyły. What the fuck? Czy ja nie mam za krótkich biegów? Tu jest za ślisko na niego. Ale patrzcie, doganiam pila, bo pil ma niską prędkość maksymalną. Co się stało? Czemu? Wiecie co, ja chyba tu nie miałem trakcji. Na tym piachu. Mustang został z tyłu. Ej. A ja właśnie strzeliłem, że te biegi wcale nie są krótkie. Tylko ten samochód się rozpędza od razu do 200 na godzinę. To jest ta różnica. No nie, no tutaj pil na pewno nie wygra. Podniosło mi trochę koło. No trzeba uważać na zakrętach. Ale pil miał bardziej przerąbane, pilem jest ciężej. No i tutaj Mustang ma szansę wygrać. Sobie tylko zmienię kamerę na tą, żeby było coś tam widać. Dobra. No dobra, BMW i Seta pokonuje pila, jeśli chodzi o start. Tylko trzeba bardzo szybko biegi zmieniać. Zaraz mnie Mustang zje na bank. Proszę bardzo, Mustang poleciał. Mi się już skończyły biegi. Ale tutaj najważniejszy jest start w tym samochodzie. Jak widzieliście, pil przegrał na asfalcie i to grubo, nie? I tak samo pil przegrywa, jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów. Isetta jest dużo lepsza. O kurde, zniosło ją trochę. Widzieliście, przednie koło się jedno podniosło od tej mocy. No ale Isetta nie ma sobie równych, jeśli chodzi o... Znaczy,
jeśli chodzi o te małe chip-chipy, no to Isetta w prowadzeniu jest człowieku. Ale w środku mamy bardzo sexy, fajną kanapę, taką kooperacyjną, tak? Nie mamy pod środku wielkiej dźwigni zmiany biegów, nic po środku nie mamy, więc jedziesz sobie z dziewczyną na zakupy, możecie się fajnie przytulić, tak? I jest powiem wam, że bardzo, bardzo fajnie, no. I z tyłu mamy sobie taki bagażniczek, pod spodem jakiś tam mały silniczek, cip-cip, ale mamy bardzo fajne siedzisko i tak wiesz, jedziesz sobie ze swoją kobietą na zakupy, jest bosko, jest naprawdę fajnie. Także no nie jest to taki głupi samochód, jak wygląda. Gorsze są te właśnie pile, tak? Bo one są jednoosobowe, totalnie egoistyczne. Dobra, tutaj mieliśmy tego draga, ale jeszcze musi być jakiś drag. A, dobra. Najlepiej będzie sprawdzić to właśnie tutaj, na tych dragach. Bo tam jest drag typowo asfaltowy. I tam na pewno sprawdzimy sobie przyspieszenie, nie? Dawaj, o góra. Zobacz, jak leci tym bokiem. Yeah! Dawaj, peel. Dawaj, ciśnie. Jedziemy równo. Oj, trochę laguje. Ktoś dołącza do sesji. Oj, pila rozwaliła, nie dziwię się. Tutaj był malutki zakręt. No kurczę, ta Isetta w porównaniu do pila na zakrętach to jest jak Lotus Elise albo Lotus Exige w porównaniu do mojego Volvo. No serio wam mówię. Dziękuję, Damian. Uy, największy donate dzisiaj. Dziękuję za dzisiaj, do następnego. Nie ma sprawy, Wisła, fajnie, że wpadłeś. Dawno cię nie było. Dawaj Golfa albo Civica. Dobra, jedziemy na te dragi. Ej, co macie do jedzenia? Bo ja zgłodniałem trochę. Co macie do jedzenia dobrego? Macie coś do jedzenia? Ja się zastanawiam, co by tutaj zjeść na kolację. Chociaż kolację o tej porze? No słabo, nie? 682 konie mechaniczne. Rzędowa czwórka, gdzieś tutaj ją wsadziliśmy. Prędkość maksymalna 320 km na godzinę około. I fajny dźwięk. Budyń macie, budyń brownie, wow. Ciasteczka domowej roboty, tosty. Dobrze, i teraz tak, musimy pamiętać o tym, żeby szybko zmieniać te biegi. Dwie BMW i sety i dwa pile i jeszcze jeden Mustang. Mustang tu przegra na 100%. Chyba że jakoś sfejlujemy ze zmianą biegów. Bo tu trzeba od razu szóstkę wbić. Dobra, uwaga. O kurde. No i tyle. Koniec wyścigu. 8 sekund. Wszyscy mieli prawie 8 sekund. 8200. Trzeba, tutaj ważne jest to, żeby te biegi jak najszybciej zmieniać. Ej, a zobaczymy, ile poleci, bo tutaj niedaleko jest skok. BMW i Isetta czy Fake Taxi. Nie będę szaptów, w sumie wiadomo, o co chodzi. Taki niby kanał dla każdego. Aha. Ej, no, ale o co wam chodzi? Fake Taxi to coś złego? Ej, ale to jest tak, że... Znaczy ja wiem, że na przykład tam młodsze osoby nie wiedzą, co to jest fake taxi, nie? I to jest też taki mem po prostu w sieci, to fake taxi. Śmieszne, moim zdaniem. Nie wiem. Ale fake taxi też sobie zrobimy. Jedziemy. Uwaga. Muszę powoli, bo... I lecimy. Jak się obraca? Co?
No i fantastycznie, ten mały chip, jest świetny. Jak go rzuca. Ale my musimy go zrobić na drifty. Kurde. Zobacz jak fajnie ten, jak się driftuje super. Ty, nie przesterowałem go jeszcze. What? Co on zrobił? Co? Tam mem, jeszcze powiedz, że kolega pisz przez G, ci o tym powiedział. No nie, no wiesz, ja tak naprawdę dowiedziałem się o tym od dziewczyny, od Fate Taxi. Ja nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszałem. O co ci chodzi? Ej, no musimy podriftować tym ziomeczkiem, on jest fajny.